Przewrót majowy z 13 maja 1926 roku. Sytuacja była tego rodzaju, że Piłsudski zdał ostatnie stanowiska rządowe. On chyba był tam na jakimś sensie na czele Rady Wojskowej. W 1923 roku odsunął się kompletnie od władzy. Konstytucja ta 21, jaka była, taka była, ona była odwzorowana dokładną kalką była konstytucji francuskiej III Republiki. No i pełnia władzy była w rękach Sejmu, prezydent był figurantem, niewiele miał do powiedzenia. Władza wykonawcza, czyli rząd, był podporządkowany przez Sejm, a ponieważ nie potrafili wyłonić skutecznej większości, to co 5 minut się te rządy zmieniały. I się zaczął po prostu robić chaos i bałagan. Ale tu też obca agentura mogła... Tak, to mogło, zgadzam się. Wiać. Bo było takie rozbicie polityczne, że nie można było skonstruować jakiejś stabilnej większości. Ponieważ nie było stabilnej większości, to co 5 minut się te rządy zmieniały. Cudem udało się przeprowadzić reformę walutową. To jest bardzo ważny moment, który przeprowadził Władysław Grabski. Władysław Grabski współpracował z prezydentem Wojciechowskim, prawda, i otrzymał, ponieważ już się za to niesamowity chaos, otrzymał jakieś specjalne uprawnienie, ja to nie da, i cudem mu się udało przeprowadzić reformę walutową i na jednego złotego wymieniono 39 milionów. Ona była tak, bo dewaluacja ta polska marka w jaki sposób była powiązana z marką niemiecką, a Niemcom chodziło o dewaluację z kolei marki niemieckiej, żeby nie płacić odszkodowań wojennych. No i mamy tutaj już znowu Niemców, czyli masonerii niemieckiej z masonerią żydowską 1918 roku działa doskonale, tak jak dziś. I teraz tajny układ. I teraz tak. Niszczący Polskę. Wprowadzono tą reformę walutową. Utworzono Bank Polski i złotego wypuszczono. I to była silna dosyć waluta. I ponieważ ta waluta nie była uzależniona od międzynarodowego bankierstwa, czyli od masonów, to zaczął na nią być atak. Na dewaluację. I trzeba powiedzieć, że w zamach majowy potem, wprowadzając stabilizację rządową, uratował złotego. Tego się nie mówi. Bo się negatywnie mówi o tym całym zamachu. Teraz tam była pewnego rodzaju tragedia. Po śmierci, po zamordowaniu Narutowicza, prezydentem został Stanisław Wojciechowski. A Stanisław Wojciechowski, ten wspólny, to był bojowiec od Piłsudskiego. I Wojciechowski został prezydentem z poparcia Wojciechowskiego. Wojciechowski został prezydentem z poparcia Piłsudskiego. Piłsudski miał się spotkać z Wojciechowskim, ponieważ tam Wojciechowski powołał rząd Witosa, a te rządy były takie bardzo niemrawe i chciał wymusić na Wojciechowskim ustąpienie tego rządu Witosa. Jak przyjechał do Warszawy, nie było w tym czasie, nie zastał Wojciechowskiego w Belwederze, bo Wojciechowski był w Spale, no i nie doszło do tego spotkania. I to, że nie doszło do tego spotkania, przeciwnicy Piłsudskiego naprowadzili antypropagandę, że tu Piłsudski coś tam zaczyna działać, że bunt i tak dalej. I później doszło do tego tragicznego spotkania na moście Wojciechowskiego. Jest relacja z tej krótkiej rozmowy. No tu, że Wojciechowski się postawił, że on jest prezydentem, że Piłsudski robi zamach stanu, tylko on za Wojciechowski zapomniał, że urząd prezydencki odzyskał dzięki poparciu Piłsudskiego. Nie? No i później jak się to stało, tak się stało. Dowództwem dowodził wojskami rządowymi właśnie ten Rozwadowskim, o którym się prawda mówi. Ale poznaje pan tutaj na zdjęciu? Ten dowódca to jest? Zaraz. No to jest Piłsudski. Tak.
ten dowódca, bo to jest na moście... Nie, no tam to jest jaki, ja nie znam, tego nie rozpoznaję, tu Piłsudski czeka na Wojciechowskiego. Mhm. Czeka ty po prostu, no trudno mi powiedzieć, prawda. No, zaraz, i na tym ja to skończyłem. No i nie porozumieli się, prawda? Jeden oczy swoją stronę, drugi oczy swoją stronę. Rozwadowski prowadził obronę rządu. No i wynik był taki, jaki był, prawda? Że ten... I tu Piłsudskiemu bardzo pomagało kolejarze tam by powiązali, prawda? I tam zablokowali przejazd tych wojsk rządowych. No i Piłsudski ten cały zamach wygrał. Przy czym Piłsudski w ogóle nie chciał, żeby Wojciechowski ustępował. On tylko dążył do zmiany rządu. Oni się w końcu, chyba oni tam poszli do Belwedere, się zatrzymali. Aha, i do Wilanowy. I tam Wilanowie, prawda, zrezygnował z urzędu prezydenta Wojciechowski i podał się do dymisji Witos, ale nie ruszono tego Sejmu. I obowiązki prezydentem przyjął marszałek Rataj, prawda, powołany został rząd Batna, prawda, i później przyszły wybory prezydenckie. Prezydentem został wybrany Piłsudski dużo większością głosów, nie przyjął urząd prezydenta, prawda, i wskazał na Mościckiego. A ja mam taką współczesną dygresję. Czy ten pałac Wilanowski to jest ten pałac, w którym Elek Duda tak, to otrzymał od Państwowej Komisji Wyborczej. Bo to jest, bo Wilanów był postawiony przez Samyskiego. Dokument stwierdzający, że wygrał te wybory prezydenckie. Bo pałac Wilanowski był postawiony 24 maja 2015. Taki mały wersat. Czyli tutaj można zobaczyć, że nawiązuje ten system, nawiązuje do jednak pałacu. Nie, bo podobno było to pierwszy raz się zdarzyło, żeby prezydent elekt otrzymywał właśnie w pałacu w Wilanowie. Nie, to powinno się to być uroczyste, powinno się odbyć w Zamku Warszawskim. Tak było. Tak, mówiło się, że Wałęsa bodajże dostał właśnie tam. Nie, Wałęsa pocztą. Wałęsa dostał pocztą, zawiadomienie. Nie, ale w zamku nastąpiło przekazanie tych insygni. W zamku. To uroczyste przekazanie się od Kaczorowskiego nastąpiło w zamku. Po ten pozór ciągłości z Dugerpe. Tu nastąpił w zamku. Nie? Ja jeszcze do tej daty 29 maja 2015 roku chcę wspomnieć, że właśnie w tym dniu Episkopat Polski urządził konferencję wyjaśniającą, dlaczego i jak to się stało, że w 2016 roku odbędą się w Polsce Światowe Dni Młodzieży, na które papież Franciszek przyjedzie. I moim zdaniem nie jest to przypadek, że właśnie tego samego dnia, kiedy Państwowa Komisja Wyborcza przekazywała w Pałacu w Wilanowie elektowi Dudzie dokument stwierdzający, że wygrał wybory prezydenckie z 24 maja, że nasz Episkopat Polski też zwołał konferencję prasową. No bo wyraźnie biskupi Dudę poparli. Wyraźnie, poparli. Jest list gratulacyjny, czy list... No i dlatego on na tą Jasną Górę pojechał. Poparli, ale zauważmy, że w maju, właśnie w maju odbywają się prezydenckie wybory. Dobrze, ja bym chciał jeszcze jeden temat poruszyć. Dziękujemy.